Radio Woodstock 2:00 do 5:00 w naszym mobilnym studio. Razem z nami człowiek, bez którego nie mielibyśmy możliwości dzisiaj wam powiedzieć cześć. Wieczorem nie powiemy wam, że raz będzie ciemno. Czyli Jurek Owsiak. Witaj, Jurku. Cześć, Maj Dąbowski, bardzo gorąco i serdecznie. Tak jak powiedziałeś, dzisiaj wieczorem słuchamy audycji na polu. Będzie na żywo audycja. Super, bardzo się cieszę. O godzinie 22:00, ale zróbmy tradycję i o 22:05 jakieś wiadomości wam puścimy, bo w trójce tak samo mamy 20, a nie, bo to będzie z trójki szła, czyli będzie najpierw wiadomość. Moi drodzy, przed chwilą otworzyliśmy na Akademii Sztuk przepięknych spotkanie z Młotkiem Pawlikiem. Bardzo, bardzo, bardzo duży szacunek dla człowieka, który przywiózł ze sobą gadżety i nominacje na Grammy, nagrodę Grammy i medal, i przywiózł ze sobą żonę i ogromny ładunek dobrego nastroju. Bardzo się cieszę, że będzie koncertował, że będzie u nas, ale to muszę wam powiedzieć, że także dzięki wam, że piszecie w mailach odważnie, kogo byście chcieli usłyszeć. Podnoszenie poprzeczki jest czymś, co nas bardzo cieszy, a jest muzyka jazzowa, która się będzie pokazywała, bo to nie tylko Włodek, ale także Pink Floyd. To jest muza, która będzie miała miejsce na ASP. Pamiętajcie także, że dzisiaj, już dzisiaj Kasia Kowalska o godzinie 23:00, czyli kończy się audycja i śmigamy wtedy szybciutko, żeby zobaczyć koncert, a koncert jest bardzo ważny. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja dla was wszystkich. Dbajcie o siebie, dbajcie o siebie. Ja formalnie powiem, że szukam ręki, która maluje nam kontenery, bo to później nas niestety wali po kieszeni, więc zwracajcie uwagę ludziom, że każdy wyciągnięty szprej i rzucony na plastik toja, czy na wielki kontener na śmieci, no to jest przez moment radość dla malującego, ale potem mamy wrzut na dupie, bo po prostu musimy sobie z tym dać radę jakoś. I druga rzecz, patrzcie na sąsiadów. Pojawiają się różne wynalazki dzikie na polu, a my z tym później mamy duży kłopot w naszym szpitalu. A byśmy wam mówili o tym cały czas, żebyście gonili tych wszystkich, którzy dealerują, którzy mają tu jakąś ochotę zadealerowania. A dealerom mówimy, nie ma przebacz. To nie jest tak, że jak kogoś zatrzymamy, to jest po prostu zetępowska gadka i przyłożenie palca do ust, żeby tego więcej nie robił. Pamiętajcie, że wchodzicie wtedy w konflikt z prawem, jesteście notowani, odejmę was w ręce policji i nie ma bata. I nie ma bata, żeby wam to raz na zawsze odeszło. Dbajcie o siebie, bo to jest jedna z takich przyczyn, dla których później ktoś, kto nie lubi przystanku Woodstock, właśnie się na tym wyżywa. Wyżywa się na tym, że według niego jest to mekka narkotyków. Tak nie jest, bo ja jeżdżę, widzicie mnie jeżdżącego i Landkiem, i TRX-ami. Przyglądamy się, macie świetny nastrój, świetnie się bawicie. Wydaje mi się, że jest o wiele czyściej niż było rok temu. Też dbajcie o tą czystość, pomagajcie nam. Lid wam daje torby, pakujcie tam śmieci, zostawcie gdzieś obok namiotu, my z tym wszystkim damy radę. I w ten sposób dotrzymajmy te kilka dni w dobrym, bardzo dobrym nastroju. Także pozdrawiam was serdecznie. Pędzę, bo mam zaraz spotkanie z dziennikarzami, ale z wielką przyjemnością wypuszczę wam, kiedy będzie grali SCG dokładnie, kiedy mają koncercik. Tam już patrzycie w rozkłady jazdy, ale w tym roku SCG przygotowali 20:10 w piątek, a przed wami chociaż mała zajawka tego, co już tutaj grali, czyli Satysfakcja Rolling Stonesów, ale obiecują, że 60 minut dołożą tak do pieca i same kawery, że to będzie jeden z piękniejszych koncertów. Już o tym wiem, ale także was chcę namówić na to, abyście słuchali Acid Drinkers. Satysfakcja! Lecimy, pozdrawiam was, dbajcie o siebie, dzieciaki!